Siemanko, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy wam pokazywać najlepsze triki, największe ciekawostki o Valorancie, tylko kiedykolwiek słyszeliście. Ze mną jest Vedo. Siema. I będziemy w trakcie tego, jak będziemy mówić, grać Rankeda sobie, więc, ale będzie elegancko. No to startuj. Dobra. Ej, tu jest Night Market. Co jest? A Night Market na tym koncie, no to dawaj streamka i otwieraj. Już otworzyłem. Aha. I co, masz? Daję CS-a chociaż, daję CS-a chociaż. Minima Phantom. Ty, a kupić tego Vandala Prima z Night Marketu mojego? No bo on jest spoko, ale nie ma merków na ulepszenie go, wiesz? Ej, a widzisz, że jest do końca aktu? 15 dni, a wiesz co będzie jutro? Oj, a widzę, wy dzisiaj oglądacie ten film, zaraz się dowiecie, ale ty, ja nie spoileruję jeszcze! Dla widzów to jest dzisiaj w sumie, jakby. Dla widzów to jest dzisiaj, kiedy wy oglądacie ten film, dzisiaj coś niesamowitego, ale to zaraz wam powiemy, więc oglądajcie. To mi daj pieniądze. Widzowie, myślicie, że Kamil powinien mi kupić skina z Night Marketu? Będzie tu, ile tu będzie łapek, to mi kupisz? Kupię ci skina z Night Marketu, jak wbijecie tu 3000 łapek w górę po dwóch dniach. Co jest niemożliwe, dobra, chyba. Dobra. Badni, 3000 łapek. Jest nie. Możliwe, jest nie, możliwe. Wiem, nie. Jest możliwe, nie, jest możliwe. Wiem. Postarajcie się, widzowie, bo ja chcę skina z Night Market. Wezmę jakiegoś najdroższego, no. Ej, ten nóż wezmę swój, Swiftness. A, no, no to fajne, to fajne. No. Okej, mam pytanie. Hello, Mozart. Czekaj. Na mnie kiłkę, mutuję cię, pisza. Kurwa. Sam mi to mordę jebane. Do you know followery on YouTube? No. Na? No. Sam mi to mordę jebane. Widzowie, pierwsza ciekawostka, widzowie. Kiedyś miałem normalnego ziomka, a teraz muszę się męczyć z tym fafolusem obrzyganym. Juhu! Weźcie mnie stąd, błagam. Ej, ten serial jest fajny, bo cały czas grałem tamtym, a ten jest jeszcze taki fajny, no. A masz jeszcze szerifa Singularity chyba, nie? No właśnie, jej, ją mam. No daj mi, no. Jak tu się kupuje? Ale czarnego masz? Tak. To nie jest Singularity, tylko Chrono Void Devilu. A, sorry, zapomniałam. Idzie tu, jest tu. Tak, tak. Dobra, nice, od pleców tu wchodzisz, może się coś uda. Oj, pięknie, Feniks wyeliminowany. Ja zaraz pokażę widzom trika fajnego w następnej rundzie. Ciekawostka, tu kiedyś był wielki boks i nie dało się tu wskoczyć, a teraz tu wskakuje i dzięki temu łapie eliminację. Aj, prawie dwie. Phoenix, you got this, baby girl. Come on, my come on. Go, my nice. Ukrainian boyfriend, nice. Ale, no nie mów tak. Ale co to złego? Powiedział, że jest z Ukrainy, debilu. Ale ja żartowałem. Dobra. O, klasyk ten suwenir. Nie, to nie jest, to jest Forsaken. Co ty k***a mówisz w ogóle? Pyk. Ej, ten klasyk jest fajny, ale to jest ten Forsaken? Tak, to jest ten Forsaken. Mega ładny jest. Ej, ja bym go kupił na twoim miejscu. No, może ci go kupię. No, ale ja nie mam kasy, no. Ale nie, bo ja chcę ten nóż tamten. A, no ale to widzę, łapki muszą bić. Bez łapek nie ma nic. Bez łapek nie ma nic. Widzowie, niech każdy zostawi tą łapkę, to on mi wtedy kupi wszystkie skiny możliwe na świecie. Jak zginiesz teraz, to mi kupujesz dwa skiny. Wiecie, jaka jest ciekawostka na Jetce, słuchajcie? Brzmi ona następująco. Jak macie sobie spację i ją przytrzymacie, no to wiecie, możecie tak latać, ale... O, to latacie, wow! Widzowie, nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale czy wiecie, że jeśli zaskoczycie z jakiejś wysokości, patrzcie, ja mam podgłośnie, to słychać normalnie. Ale jak zaskoczycie tak... To też słychać, bo musicie wcześniej odpalić. Ale jeśli zaskoczycie z wysokości i chwilkę przed odpalicie spację, to nie będzie słychać tego dźwięku i się wywalicie. Fajne, fajne. Tak. Dobra, kolejna ciekawostka. Słuchajcie, ustawiacie się w tym miejscu, o tutaj, pięknie się blokujecie. Patrzycie sobie tam, tutaj dajecie celownik, odwracacie się i co ty tu robisz, co ty robisz? Trenuję do challenge'u. Jakiego challenge'u? No tego na Twitchu. Co? A do Immortala? No, tego do Immortala. Widzowie, słuchajcie, bo jest challenge na Twitchu. Ja, Vedo i Fazer będziemy robić challenge, w którym w 14 dni musimy być Immortala. I dzieje się to właśnie dzisiaj, w momencie, kiedy oglądasz ten film, już się zaczęło. Od 17 października, 14 dni gramy i próbujemy być Immortala. Co więcej, podczas trwania challenge'u możecie wygrać monitor Samsung z Odyseja G3 144 Hz. Nie wiem, czy nazwę nie przekręciłem, ale ma 144 Hz monitor. Jedyne, co musicie zrobić, żeby wygrać, to być na streamach i za punkty kanału odebrać sobie ticket. On kosztuje 10 tysięcy punktów kanału. I co ważne, możecie go odebrać wiele razy, czyli odbierzecie go sobie 3 razy na przykład, wydacie na to łącznie 30 tysięcy punktów kanału, to będziecie mieć trzykrotnie większe szanse na wygranie niż normalna osoba. Znaczy normalna osoba. Co ty robisz? Zginąłem. No ja myślę, że będzie super, tak? Myślę, że na razie najlepsza ciekawostka, słuchajcie. Musicie tam być, będzie masa emocji, no i co najważniejsze, monitor do wygrania za oglądanie streamów. Więcej info na Twitchu, a tak. Teraz chyba wracamy... Wracamy, no. Do meczu, co? Do meczu wracamy.
Dobra, wracam. Ja nie wiem. No, ciekawostka fajna bym powiedział taka, Wektor. Co o tym myślisz? Zmień sobie celownik. Myślę, że bardzo zmieni celownik. Myślę, że zapraszamy chyba na to. Myślę, że zapraszamy, mega warto być tam. No, jeszcze ten konkursik. Ja nie mogę, co tam będzie. O matko. Nasz ginie, bo jest dwóch ptaszkiem. Albo zastrzel go. Dojeżdżę cię. Tu mi. One low. Co ty mówisz? Sorry. Nie w takim momencie. Dobra. Kurwa. Aj. Nice, ugrywasz to. Ładnie moment. No, ej! Nice, kurde. Aj, cię też będzie. Nice try. Bedo, jak nie gramy sumie... tego meczu, to cię wyzywam. Ej, ale to jest ciekawe, bo dużo osób może akurat tego nie wiedzieć, no. Bo dużo może mogło zacząć, ale na przykład Reyna kiedyś była tak broken, była, że była miała broken. Te tych uleczeń i trzy ucieczek albo cztery. Miała ile? Cztery no. Miała, no. Mógłbyś mieć cztery healy tak albo cztery ucieczki, to było powalone. No tak, no bo to zabija. No, teraz to jest fajne, bo na ulcie masz jakby nieskończoność. I nie wiem, tak, czy wtedy tak. Była nieskończoność na ulcie, chyba tak. Tak, ale... też była nieskończoność. Pomóż no. mi, pierdalam. Mogą być u ciebie. Aj, właśnie, Reyna tam jest. I chcesz się zamienić, mam Rivera. Macie kolejną ciekawostkę, widzę. Wiecie, że kiedyś jak odpaliście taba, to tutaj po lewej stronie obok niku były rangi pokazane? I widzieliście, jaką no, rangę ale ma przeciwnik? To było fajne, akurat. Ja bym to wrócił, nie wiem, czemu oni to usunęli. Wydaje mi się, że usunęli. Ogólnie to ja na przykład miałem tak, że jak kiedyś grałem w LoL'a jeszcze i miałem ten program, że widać rangi przeciwników, no. To za bardzo zwracałem uwagę na rangi i się stresowałem na przykład, że gram na najlepszego gościa w enemy albo coś takiego. I może dlatego też to zmienili, żeby ludziom się przyjemniej grało. Jeden lamps jest. Tu jest jeden, thank pomocy. You. Idę. Lampsy. Defajusy. Ciekawostka, widzowie, Fafolus jest... słaby bardzo w tą grę. Ale Immortala wbijemy. Bijemy na spokojnie Immortala. Ajajaj, jeszcze ten konkursik na końcu tego. No ja nie mogę, widzę, musicie oglądać. Zbierajcie tam te punkty, warto. Streamy codziennie 17 z tego, pamiętajcie. Pamiętajcie, w dniu jak to tak. oglądacie jest stream z tego, więc tam wbijać po filmie, no. A może komuś bardzo brakowało streamów i akurat teraz wrócą, bo tak, Kamilowi ale tam będą takie bęgery. I widzowie, co ważne, tam będą streamy przyjazne rodzinie. Nie będziemy tam przeklinać. No może się czasem coś wyrwie, ale no, to generalnie tak, no. jest family friendly tam. No, więc wbijajcie wszyscy. Bi. Ej, zginiesz, ja coś czuję, że zginiesz za zero może, i powiesz może. Kurczę, zginęłam, no nie, tylko nie to, wszystko twoja wina. Cisz tu już, bo cię słyszą tu u mnie. Tu nie słychać ten paku. No to iść pierwszy. Flash no iść, bo o tobie wiedzą, o mnie nie. Ale, ja nie mam ochoty. O tobie chyba też wiedzieli z tego, co widzę. Ej, no nie wiem, no. Czemu jestem taka słaba? Widzowie, ciekawostka jest taka, że jak macie 1-6 i podskoczycie tutaj, to nadal będziecie słabi. A co do ciekawostek, to wiecie, że kiedyś jak mieliście na przykład kosę w ręce w Valorancie, to teraz macie te ręce tak, a kiedyś mieliście tą kosę tak? Normalnie tak trzymaliście? To wiecie, fajnie na karambicie Riverze. Jak masz Kalamita Rivera teraz, to trzymasz go normalnie w łapie tak, nie? A jak była beta Valoranta, ja miałem wtedy Karambita Rivera, to trzymałeś tą kosę normalnie tak, te ręce były tak, jakbyście się chciały jakieś drabinki złapać. Nie wiem. Widzisz, ciekawostka! Widzisz w dwóch strzel pomiędzy. Trik. O tym triku nie wie nikt. Ciekawostka, to jest zmiana niedawno, ale no zmiana niedawna to jest. Ciekawostka, ale... to jest zmiana niedawno. Kupcie moje bruzy, koszule, a inne takie podróby Adidas. To była niedawna zmiana, ale Shorty kiedyś miał 10 amunicji i strzelało szybciej i... No, aż tak to nie, ale po prostu a był broken kiedyś Shorty. A jest. O, a jest też fajnych ciekawostek, to widzieliście o tym, że jak jesteście tutaj na bombsite, na przykład, ale to się tyczy każdej mapy, to kiedyś te skrzynki, te boksy tutaj, one były innego koloru, były wtedy takie pomarańczowe, a teraz są takie bardziej... Ale oni to wszędzie chyba pozmieniali. No tak, wszędzie, no one były takie pomarańczowe, a teraz są takie limonkowe, takie zielonkawe, nie wiem, coś takiego. No, taka limonka, trochę taka cytrynka, taki jasny taka zemowy, pomarańcz, taka no... Ta jest, sprzedaję to i gram ult. Chodź do TPK. Dobra, czekaj, ja dam smoka. Spike. Ej, jestem, ale ja jestem słaba. Nigdy już więcej nie zmieniam skina. Chciałem zmienić skina i mnie zabił pan.
Ej, nie, nigdy już nie zmieniam skina. Chciałem zabić i mnie chłop zabił, nie? W tym momencie. Dzięki, dzięki, łatwiej będzie się montowało. Ale go tutaj chciał od plecków obić, ale tutaj oj, nie wyszło chyba. Ol, pięknie. Omen. Ciekawostka, jak tepasz na omenie, to każdy pomyśli, że tepasz na plecy, więc ja bym tepnął. Z tego miejsca bym tepnął tutaj. Pokaż teraz mapę. Nice. No i kurwa łatwa ruta. Tutaj byś tepnął? Tak, no, tepnąłbym no, od razu. I by to słychał, słychał. Nie słyszał. Słyszysz, ja gdzie kancelujesz. Ja bym na jego miejscu tepnął w teleport i otworzył te drzwi, żeby było słychać. Ale nie, bo to jak tepasz, to nie jest... Kurde, potwierdzone to jest info, dostałem na telefonie właśnie powiadomienie. Bo to nie słychać jak tepasz. Jaki masz operator na tym koncie? Nie wiem, może sprawdzić. Nie, boję się. Dobra. Ja tobie nie ufać, zawodniku mój tu kochany. Chupacabra, chilluj. Dano, proszę, wypuść mnie. Aha, mega. Tri. One jest drzewo? Drzewo czy trzy? Olej, ale jaki olej? Napędowy, silnikowy, do spryskiwaczy. Ej, patrz, rotacje czy nie idą? Ej, on będzie cofał. Ile ich żyje jeszcze, ty? Zatkaj swoją ciasną kuciapkę! Nie, co to było? CO TU SIĘ DZIEJE?! Luź. Zabiłeś, jeszcze. To jest przypadek Harnasia. Ty przez przypadek Harnasia zabiłeś. Ale co tu się stało, człowieku? Ej, Bridge daje flesza, Bridge pikuje, Phoenix ginie. Co tu się dzieje? Oni się zamienili. O, bo daj mi skina swego, jakiego masz? Tego takiego elektrycznego. To może być. Daj. Po! Ale głośny jesteś, cicho. Ty jesteś kobieta nienormalna. Isaac, co? Aaaa! Nice! Ostatnia Reina jest tam. Dawaj, prosto. Aj! Kurwa! Sorry. Tak właśnie nie będzie na streamach, widzowie, bo umiem się powstrzymywać. Tak. A musimy tak mówić. Zaratujecie chłopaki ze mnie, czy co wy to robicie? KURWA SŁUCHAJ MIE ŚMIECIU JAK DO CIEBIE MÓWIĘ! No dobra, no. Musimy cały czas gadać o tych streamach, że coś ogadać o tym, żeby to tak jakby mówić o tym i to boostować tak, chuj, rozumiesz? Tak, widzowie, właśnie słyszycie? Jezus, mówmy o tym. Nie, ty jego nie dodajesz! Dodaję! Ej, ale for real, tak szczerze nie mogę się doczekać już tego challenge'u. Tak mam ochotę kurwa grać w tą grę. Ostatnio, nie wiem, teraz, wczoraj na przykład? Nie, przedwczoraj to było. Tak mi słabo szło, a dzisiaj się czuję jak młody Bóg, szef. Ja też, ale szefów. Na tych streamach to będzie pogrom, widzowie. Już jest pewnie, możecie oglądać, bo to wbijajcie tam na tego tweet. Po streamie, o 17.00, znaczy, tak? Po filmie. Streamy to linie 17.00. 14 dni do Immortala. Widzowie, ciekawostka, mówicie obejrzyj czy obejrz? Oglądnij. Oglądnij też jest chyba poprawne, ale obejrzyj, czy obejrz mówisz? Obejrzyj. Obejrzyj to. Nie wiem, to jest za trudne, to ja jestem polonista czy valorantowiec? Debil. No to samo w sumie. No to samo, racja. Nasz zawodnik, komentuj. A! Czy nasz zawodnik to wygra? 4 do 6, bardzo ważna runda, smog dorzucony na środek site'a. Teraz Bridge i Omen, 1 na 1, decydująca runda, wszystko albo nic. Zobaczmy w smoku albo w CT. Bridge gdzieś się chowa, oj, obchodził site naokoło, no i niestety nie udało się Omenowi nic zrobić. Przegrana 4 do 7. Bridge cieszy się, napisał na czacie. Omen, kropka, 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 kropka. Taki komentarz możecie nawet słyszeć na streamie, jak Kamil się wczuje czasami, to komentuje sam z siebie, wiecie? Więc wbijajcie na streamy, streamy to dziennie 17.00, teraz tam są powrót na Twitcha, 14 dni do Immortala. Ja, fazę i Vedo. W sumie, to też może być ciekawostką. Myślałem, że był cały czas, ale to nieważne, widzowie, jednak jestem śmieciem. Spike. Nice, polwaryry. Heal me, miał, sage, please. O, wiem! Tego dużo osób może nie wiedzieć. Kurde, ty kale, to jesteś... To jest Mozart, zostaw go. Report sage. Co zrobił? Co zrobił? No proszę go o heala, przecelowy, niech mu wbiega, mi mnie zajebali. To mega. Ale mam timing, kocham tą grę, wyciągam oko i dostaję prosto w czoło. Lala. Ej, oni chcą reportować Gekko, jak tu nie ma Gekko. Ej, w ogóle ja mi się wydaje, że na bindzie najmniej razy ludzie grają Gekko. Co? Ciekawostka, Gekko jest najmniej grany na bindzie, tak. To jest potwierdzone przez Kamila Folwarskiego. On jest doktor habilitowany. Zginiesz, ej, zginiesz za zero i krzykniesz. Kurwa! A jebać pisiolów. Lecimy. Gdzie oni są? Jadymy. A! Ole, tu jest fajna woda! Jakbyście się zastanawiali, czy mamy taki dobry humor, to Vedo żartu powiedział fazerze. Dobra, tak. Ej, 6-10, w sumie możemy to skombakować. Długi mecz będzie, ale ten. A ile trwał najdłuższy mecz w Valorancie? Ej, no właśnie, ile trwał? To też może być fajna ciekawostka. No generalnie...
to nie wiem jak teraz, ale wiem, że kiedyś dawno temu z tego shorta w sumie zrobiłem. I miał wtedy 58 rund albo 59. Ale to ciekawe, czy ten rekord został pobity, czy... no. Zwykły rankę, tak, zwykły rankę, na rankedzie. To w sumie jest bardzo ciekawe, w sensie... To jest ciekawe, ale tak grać 59 rund, człowieku. Dam mu tapa dla widza? Jak dasz tapa dla widza, to giftuję im karnet na scenę na akcie. Ty chyba nie chcesz karnetu. O kurde. Dobra, utnij tak, żeby było i daj po prostu. Widzowie, on ma to uciąć. Jak tego nie utnie, to go zwyzywajcie. Jestem to na pewno już dodany. Nie, do no dobra, będzie karnet dla widza na scenę. Będzie, będzie. Ale cię kurwa. Nie możesz ginąć. Nice. Nice, no forma przed odbijaniem Immortala jest. Dobra, bardzo tak chciałem zagrać. Forma przed odbijaniem Immortala jest. Wiedzę, czy ty robisz challenge bez mówienia? Ej, widzowie ucięli mi język. Nice. Ej, żyję! Sage! Aaa! Cio? Ajajaj, bez jaj. Ładnie? Ty kurde, bo my chłopoki! Ej, no! Nice, good job. Nice, good ciekawostka job. Do tej jetki, bo teraz grałeś sztyletami właśnie. Tak. Kiedyś jetka, jak zabijała z prawego, to jej się resetowało. Tak, nie tak, wiem, tak. To akurat nie. Też dużo osób to może było nie mega OP, to było mega OP. Strzelałeś sobie z prawego normalnie, ci no. Się resetowała z prawego, zabijałeś na hita zawsze, jak miałeś 5 ammo. To było w miarę długo chyba, do jakiegoś trzeciego sezonu, nie wiem, może coś takiego. Sezonu? Jetka też miała chyba 2-3 smoki, nie? A pamiętasz jak Blitz miał 3 flesze człowieku? I miał jeszcze mniejszy ten, że szybciej wybuchały, o 25% szybciej wybuchały. Było mega broken. No 25-setny. Behind, Reyna pushing, behind. Guys, side off your feet, bo guys, can you stand your feet? No i teraz Vedo w sytuacji 3-4. Drużyna Vedo, Sage już dorzuca stuna. Dorzucony stun od Breach'a. Sage, jedna eliminacja, Vedo wchodzi w tego slowa. Zobaczmy, na blisko Sage wyeliminowała na 9-12 u Włamelcia. Piękna eliminacja, 12 punktów z Rweta wyeliminowana, 2-2. Teraz tylko i wyłącznie Sage oraz Omen zaflashowana. Sage całkowicie, Phoenix na blisko wyeliminowany. Dokładnie drugą eliminację i mamy to, proszę państwa, 10-12. Jeszcze nie koniec, jeszcze jest szansa, żeby wrócić do tego spotkania. Yo, ale dałem. Nice! Nice, very nice! Widzowie, ten odcinek powinien się nazywać jednak pobijamy rekord świata w Valorant, pobijanie kili i zabójstw, rund wygranych. Dajemy język słownika polskiego dla Vedo. Kupujemy język polnika słownego. Języka polnik słowny, polnik słowny. Nowe zwierzę, polnik słowny. Owad bardziej. Czyli można mu ufać, bo jest słowny. Oh my god. Ej, ja mam ochotę, dobra, jestem po prostu baitem, tak. GG, thanks for game, guys, sorry, I can't GG, guys, my name is... Także widzowie, to było na to w tym filmie, słuchajcie, przypominam, że 3000 łapek w górę to kupienie dla Vedo losowego skina z Nightmarketu. Streamy są codziennie od 17.00 na Twitchu przez 14 dni. Road to Immortal, wbijamy go, ja, Fazer i Vedo, taki challenge, słuchajcie. No i co, musicie tam być, konkursik na koniec możecie wbijać. A, juhu, pa, pa.